Cześć, witam Was ponownie w kolejnym filmie. Słuchajcie, mamy wiosnę, a jak mamy wiosnę, to pojawiają się nam pierwsze nowalijki. Wśród nich młoda kapusta i to ona będzie dzisiaj odgrywać główną rolę. A dokładnie, żebyście wiedzieli, co będę robił, to będą to pokrojone plastry kapusty zapiekane z mięsem mielonym. Zaczynam od kapusty, którą muszę pokroić na takie fajne, grubsze plastry. Te boczne odkładam na bok, zależy mi na tym, żeby to były takie ładne, większe plastry, które od razu przekładam na blachę do pieczenia. Złożoną oczywiście papierem. I ostatni, ładniejszy kawałek na blachę. Te dupki zostawiam, zużyję je do innego przepisu. Oczywiście również zapraszam Was, żebyście go obejrzeli. Link gdzieś wyświetli Wam się u góry. Każdy plaster kapusty skraplam oliwą, solę i pieprzę. A ja zajmuję się mięsem mielonym. 500 g mięsa mielonego z łopatki wieprzowej, do którego wkrawam jedną czerwoną paprykę, pomidora, którego wcześniej sparzyłem i obrałem ze skóry, oraz czerwoną cebulę. Wszystko drobno i do miski. Do tego jeden ząbek czosnku przeciskamy przez praskę. Możemy zetrzeć na tarce lub drobno pokroić. Dobrze, teraz to przyprawiam. Czerwona papryka, taka większa szczypta. Pieprz i sól. Teraz to wszystko muszę dokładnie z sobą wymieszać, połączyć. Dobrze, chyba wystarczy. I tak wymieszane przekładam na każdy kawałek kapusty. Wszystkie mam wysmarowane. Teraz czas na przygotowanie sosu na bazie jogurtu naturalnego. 200 g jogurtu, do tego 1,5 łyżki majonezu i oczywiście koperek oraz szczypiorek, nie może być inaczej. Teraz to dokładnie mieszam, a następnie smaruję wierzch mojej kapusty z mięsem. A górę posypuję dodatkowo startym żółtym serem, może być to cheddar, może być to gouda lub dowolny inny ser. No i super, teraz wkładam to do rozgrzanego piekarnika do temperatury 170 stopni i piekę przez 45 do 50 minut. No i są gotowe, wyciągnięte były z 10 minut temu z piekarnika, już lekko przestygły, żebym mógł spokojnie spróbować. Przekroję i zobaczymy, jak wyglądają w środku. Wow, te połączenie kapusty z mięsem mielonym, z warzywami, z sosem koperkowym i serem jest po prostu przepyszne. Warto czekać na nowalijki cały rok, tak samo jak warto czekać na kolejny odcinek na moim kanale, bo niestety ja się dzisiaj już z Wami żegnam, ale widzimy się w kolejnych odcinkach. Tak więc trzymajcie się, cześć!